Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Na naszym kanale, jak zapewne wiecie, znajduje się przepis na skrzydełka, takie w stylu KFC. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać również skrzydełka i też one będą bardzo podobne do tych, które można kupić w KFC, z tym, że będą inaczej przyprawione. Będą to skrzydełka czosnkowo-imbirowe. Najpierw bierzemy skrzydełka, odcinamy lotki, te lotki już nam nie będą potrzebne i następnie dzielimy sobie skrzydełeczko w ten sposób. No, coś tu nie mogę trafić na odpowiednie miejsce. O, odcinamy sobie tą część i tutaj ja mam takie skrzydełka z obojczykami razem, także ja będę miał takie trzy części do upieczenia. Taką, taką i taką część. Skrzydełka już sobie podzieliłem na części. Teraz trzeba będzie je przyprawić. Najpierw trzeba je porządnie posolić. OK. Teraz do naszych skrzydełek wędrują trzy posikane ząbki czosnku. Dobrze byłoby użyć tutaj czosnku granulowanego, no ale akurat nie ma. Kolejną przyprawą, której nie żałujemy, jest ostra papryka. Skrzydełka mają być pikantne. I oczywiście imbir, też w postaci sproszkowanej. O. Jak widzicie, ja tutaj nie żałowałem tych przypraw, po prostu lubię pikantne te skrzydełka, ale możecie tutaj to oczywiście zrobić wszystko według własnego uznania. Teraz trzeba to porządnie wymieszać wszystko, żeby przyprawy dotarły do każdego kawałeczka kurczaka i odstawiamy to mięsko na jakąś godzinkę czasu, tak żeby te przyprawy nam się w mięsko nieco wchłonęły. Pięknie to pachnie. OK, odstawiam kurczaczki i za chwilę ciąg dalszy. Kolejnym etapem, przez który musimy przejść podczas przygotowywania skrzydełek, jest zrobienie takiego gęstego, naleśnikowego ciasta. W tym celu do pojemnika wrzucamy jedno całe jajko. Następnie tak gdzieś około 1/3 szklanki mąki. Zresztą tutaj te proporcje aż tak bardzo nie mają znaczenia. Ważne, żeby to ciasto wyszło nam takie gęste. Szczypta soli. Trochę sproszkowanego imbiru. Ostra papryka. Czyli ciasto naleśnikowe przyprawiamy dokładnie tak samo jak skrzydełka. Wlewamy teraz odrobinę mleka i wjeżdżamy w to blenderkiem. Musimy pamiętać, żeby miksować to przez dłuższą chwilę to ciasto, tak żeby było ono porządnie napowietrzone. Moje ciasto jest w tej chwili trochę za gęste, więc dolewam jeszcze trochę mleka. Okej.
odrobinkę. Mleko trzeba sobie dolewać stopniowo, tak żeby po prostu tego za bardzo nie rozrzedzić, bo później musielibyśmy dosypywać z kolei mąki, żeby to zagęścić. Ciasto musi mieć mniej więcej taką konsystencję, lekko ścieka, ale jest gęste. Skrzydełka już się zamarynowały. Teraz wlewamy nasze gęste ciasto naleśnikowe do skrzydełek. I znowu musimy to wszystko pięknie wymieszać, tak żeby ciasto pokryło dokładnie te skrzydełka. Ostatnim krokiem, właściwie przedostatnim krokiem w procesie przygotowywania skrzydełek będzie ich panierowanie. W tym celu do jakiegoś takiego naczynka wsypujemy trochę mąki, tak żeby była na dnie taka centymetrowa warstewka i układamy w tym naczynku skrzydełka. Nie za dużo, żeby nam podczas panierowania się nie posklejały i robimy coś takiego. Trzeba tym po prostu troszeczkę potrząsnąć. A żeby to sobie usprawnić, to weźmiemy do tego naczynka pokrywkę. Zrobimy to tak. Mąki nie należy w żaden sposób przyciskać ani przyklepywać do tych skrzydełek. Muszą one po prostu wyglądać tak. Nadmiar strzepujemy i tak to powinno się przedstawiać. Tak przygotowane skrzydełka są gotowe do smażenia. Ostatnim etapem na naszej drodze do pysznego posiłku będzie smażenie naszych skrzydełek. Bardzo pomocnym urządzeniem do tego celu będzie frytkownica. No jeżeli nie macie frytkownicy, to oczywiście trzeba wziąć garnek i rozgrzać olej w garnku. Temperatura 150 stopni i będziemy smażyć przez jakieś 10 minut. Jedna ważna rzecz, nie używajcie do tego frytkownic takich z zamykanym deklem, które filtrują po prostu zapachy, ponieważ nie będzie, nasze skrzydełka nie będą miały dostatecznego ujścia wilgoci i po prostu się ugotują. Także najlepsza jest frytkownica otwarta bądź garnek i wrzucamy nasze kurczaczki. I tak jak mówiłem, czas pieczenia około 10 minut, z tym, że to oczywiście zależy w dużej mierze od wielkości naszych skrzydełek, ale 10 minut to jest taki bezpieczny czas. Czas smażenia dobiegł końca. Wyciągamy skrzydełka. Teraz trzeba im dać trochę odcieknąć z tłuszczu. Jeśli nie macie frytkownicy i takiego sitka, żeby to odciekło, to można je sobie osuszyć z nadmiaru oleju przy pomocy papierowych ręczniczków. No i jeszcze skoryguję czas smażenia. Te grubsze kawałki, te takie pałki smażyły mi się
nawet 12 minut, także tak jak mówiłem, musicie to sobie sami wypraktykować w zależności od wielkości waszych skrzydełek. No cóż, tak to wygląda. Pozostaje życzyć smacznego.